Cześć, witam Was, Martes. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do recenzji Digit Radio BT1 marki Technisat. Jest to takie połączenie głośnika Bluetooth z radiem DAB+. Urządzenie o bardzo kompaktowych gabarytach, które będziecie mogli zawsze zabrać ze sobą. Tak więc wydaje mi się, że szczególnie teraz podczas tych wakacyjnych wyjazdów może być to bardzo ciekawa propozycja. Na początek klasycznie zapoznajmy się z zawartością tego zestawu, czyli w pudełku znajdziemy radio, przewód tutaj USB do ładowania tego radia i co tutaj ważne, mamy tutaj już USB typu C, czyli to obecnie najbardziej popularne. Instrukcja obsługi i tak naprawdę to jest wszystko, co znajduje się w zestawie. Więc teraz może sobie przejdźmy od razu już do samego głośnika, samego radia. Zobaczmy, jak został on wykonany. Jak widzicie, na froncie mamy tutaj maskownicę, pod którą znajduje się oczywiście głośnik. Logo marki Technisat na froncie. Od spodu nóżki miękkie, na których będzie ten głośnik bardzo stabilnie nam tutaj stał. No i teraz jeżeli chodzi o jakieś tutaj boczne krawędzie, nie mamy nic. Natomiast z tyłu, jak widzicie, jest wejście zasilania DC 5V i jest to właśnie wejście USB typu C, o którym wspominałem. Mamy diodę LED informującą nas o stanie naładowania baterii tutaj w tym głośniku oraz wejście AUX, jeżeli byśmy chcieli się połączyć z tym głośnikiem przewodowo. Jak pewno zauważyliście, głośnik ma tutaj zintegrowaną antenę. Antenę do odbioru stacji radiowych. Dość długa, około 60 cm, tak więc myślę, że powinna też całkiem nieźle radzić sobie nawet ze słabszym sygnałem radiowym. No i teraz wszystkie przyciski, wszystkie elementy znajdziemy tutaj na górze tego urządzenia. Jak widzicie, po lewej stronie mamy 6 przycisków, po prawej stronie również 6 przycisków, po środku wyświetlacz. Przycisk power do uruchomienia głośnika. Jest tutaj wyświetlacz jednokolorowy, dwulinijkowy, jak widzicie. Natomiast całkiem nieźle wygląda, jeżeli chodzi o czytelność. Oczywiście tutaj po jego podświetleniu. No i teraz mamy tutaj nasze połączenie Bluetooth z naszym telefonem, tabletem, z którego będziemy chcieli przesyłać muzykę na głośnik. Następnie mamy wejście AUX, czyli to połączenie urządzeń mobilnych za pomocą przewodu. No i radio DAB+, czyli to radio cyfrowe i klasyczne radio FM. Teraz jeżeli chodzi o jakieś tutaj funkcje i ustawienia, to zobaczcie, wyszukiwanie kanałów radia cyfrowego. Może sobie tutaj jeszcze tą antenę wysuniemy i teraz spróbujmy sobie przeskanować częstotliwość. Jak widzicie, wygląda to w ten sposób. Mamy tutaj przeglądanie i wyszukują nam się stacje radiowe nadające cyfrowo w tej nowej technologii DAB+. Jak widzicie, jakieś 17 stacji mi się udało w mojej okolicy wyszukać. Ok, jeżeli chodzi teraz o zmianę kanałów, mamy tutaj przyciski funkcyjne i możemy bardzo łatwo przechodzić pomiędzy poszczególnymi kanałami. Jeżeli chodzi o jakość dźwięku, to zobaczcie. Już jako lider tam był John Abercrombie. Świetna płyta, myślę, że bardzo istotna dla wszystkich gitarzystów polskich, a może nie tylko. Płyta, którą... Jak widzicie, głośnik pomimo małych gabarytów bardzo tutaj głośno gra i to jest na pewno jego atut. Co dalej? Jeżeli chodzi o przyciski tutaj po lewej stronie pozostałe, to mamy regulację oczywiście dźwięku, czyli głośniej, ciszej tradycyjnie i mamy też przycisk info. Przycisk info, który pokazuje nam informacje na temat naszego tutaj kanału, jeżeli są jakieś nadawane, czyli jego nazwę, częstotliwość, jakieś tutaj informacje odnośnie błędów sygnału, zakres tej częstotliwości lub też godzinę. Więc takie funkcje będziecie mogli sobie tutaj wybierać na wyświetlaczu. I jeżeli sobie dłużej przytrzymamy przycisk menu, to będziemy mogli przejść do ustawień systemowych, w których możemy ustawić sobie alarmy, czyli budziki. I do wyboru mamy dwa alarmy, więc możemy sobie ustawić dwie różne godziny, żeby nam się tutaj ten budzik uruchomił. Następnie mamy equalizer. I w equalizerze mamy tutaj takie tryby muzyki jak rock, tutaj tryb mowy, korektor, normalny, muzyka poważna, jazz, pop, więc tutaj dość klasycznie.
Następnie przechodzimy do ustawień godziny i tutaj możemy oczywiście ustawić sobie czas, datę lub też ustawić, by była ona pobierana automatycznie ze stacji radiowych. Wybór języka i to jest tutaj istotne, ponieważ radio po pierwszym uruchomieniu uruchamia się w języku niemieckim, więc musimy tutaj sobie ten język zmienić na język polski. Mamy ustawienia fabryczne, przywrócenie i możemy sprawdzić sobie też wersję oprogramowania tego głośnika. Tyle w tych funkcjach odnośnie ustawień systemowych. Pozostaje nam tutaj jeszcze funkcja tych przycisków trzech programowalnych i pod tymi przyciskami możemy sobie zapisać jakieś dowolne stacje radiowe. Jak widzicie, to sobie na przykład zapisałem Polskie Radio, Radio Kierowców, no i możemy sobie tutaj teraz dowolne radio zapisać pod kolejnym przyciskiem, czyli na przykład RDN Małopolska, przytrzymujemy przycisk nieco dłużej i ten program zostanie zapisany. Zauważcie, został zaprogramowany na pozycji trzeciej. Czyli mamy trzy przyciski do szybkiego uruchamiania ulubionych stacji radiowych. I teraz może jeszcze na koniec tutaj wspomnę o jednej funkcji. Jak tutaj widzicie, mamy też tutaj opcję zestawu głośno mówiącego, czyli możemy odbierać połączenia telefoniczne, jeżeli oczywiście ten głośnik mamy sparowany z naszym telefonem. Ok, to teraz sobie sprawdźmy jeszcze, jak ten głośnik gra sparowany z telefonem. Jak widzicie, mam połączony głośnik Digit Radio BT1. Mamy tylko informację, że połączenie jest aktywne. Nie mamy tutaj podglądu na przykład baterii na tym ekranie. Natomiast teraz zobaczcie, uruchamiamy sobie muzykę na telefonie. Urządzenie jest sparowane. Tutaj mamy już może maksymalnie podgłośnione na telefonie. I teraz zobaczmy. Może sobie jeszcze zobaczmy, jak wygląda tutaj kwestia takiego połączenia głosowego, odbieranego. Ja spróbuję to się gdzieś połączyć z jakąś infolinią. Witamy w Multimedia. Informujemy, że w trosce o najwyższą jakość obsługi wszystkie rozmowy są nagrywane. Ok, i na dzisiaj to będzie tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję głośnika Digit Radio BT1. Jak widzicie, bardzo ciekawe urządzenie, połączenie głośnika Bluetooth z radiem DAB+, z radiem FM. Mamy tutaj też możliwość podłączenia się przewodowo za pomocą tutaj złącza AUX. Głośnik wyposażony jest oczywiście w wbudowaną baterię. Baterię o pojemności, zobaczcie, 2000 mAh. Pozwala ona na jakieś 9 godzin pracy tego głośnika przy 2/3 jego głośności. Czas ładowania tej baterii to jest około 3,5 godziny, no i moc muzyczna to jest 6 W. Konstrukcja mała, zgrabna, jak widzicie dokładne wymiary to jest 18 cm na 8,2 cm na 6,6 cm. No i niska waga, tylko 390 g. Tak więc no, wydaje mi się, że jak na urządzenie kompaktowe, mobilne, to naprawdę bardzo dobrze to wygląda, tym bardziej, że jak słyszeliście, głośnik też całkiem nieźle radzi sobie, jeżeli chodzi o odtwarzanie dźwięku. Głos jest tutaj głośny, jakość tej muzyki również myślę, że na niezłym poziomie. Dobrze działa wyszukiwanie stacji radiowych w tym systemie DAB+, dobrze też działa połączenie Bluetooth z telefonem. Możemy też odbierać połączenia telefoniczne, tak więc jak widzicie, bardzo wszechstronne urządzenie, które szczególnie teraz w okresie wakacyjnym warto mieć w swoim plecaku. Z mojej strony na dzisiaj to by było już tyle. Ja Wam oczywiście bardzo dziękuję jak zwykle za uwagę. Jeżeli materiał Wam się podobał, to proszę o łapkę w górę, o subskrypcję kanału i do zobaczenia już niedługo w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć!